TVG9, Klaudiusz Wesołek. Wielu z Was zapewne zbulwersowało się sprawą państwa bałutów, którym odebrano dzieci. Odebrano trójkę dzieci tylko z tego powodu, że mieszkali w zbyt małym, no zdaniem urzędników i sędziów, mieszkanku. I w domu był bałagan, a dzieci hodowały sobie zwierzątka domowe. I no, na tej podstawie, na razie no, tymczasowo, ale już to trwa długi czas, dzieci zostały odebrane i to w okrutny sposób. Jedno z dzieci zostało oderwane od piersi, bo było to niemowlę karmione piersią. Dwójka dzieci pozostałych została wyciągnięta ze szkoły przez kuratorów sądowych z policją. Także no, funkcjonariusze tego totalitarnego państwa już przekraczają wszelkie granice. Dzieci już można odbierać no, z byle powodu, bo no, wcześniej też bulwersująca bardzo sprawa, odbieranie dzieci ze względu na biedę, ale tutaj nie było jeszcze skrajnej biedy. Dzieci normalnie funkcjonowały, czyli w tej chwili no, jest to jakby już pełna dowolność urzędników i sądów ostatecznie przy odbieraniu dzieci rodzicom. I ja również się bardzo zbulwersowałem tą sprawą, chociaż byłem na to przygotowany, wiedziałem już kilka lat temu, robiłem filmiki, pierwszy z tej serii właśnie dotyczącej polityki państwa wobec rodziny, zrobiłem 5 lat temu i później robiłem sporo innych filmików i nawet ukułem tam swoją tezę, no można powiedzieć spiskową teorię, że obecnie robi się to, co na początku próbowali komuniści, ale im się nie udało i wtedy oni robili wprost to, jest tam za Lenina, Stalina, próbowali rozbijać rodzinę, zastępować rodzinę, no tam wprowadzać na wspólne kobiety, a przynajmniej no, wspólne dzieci. To się nie udało, jednak ludzie się na to nie godzili, nawet no nie wszyscy funkcjonariusze komunistyczni, bo chociaż opętani może tą ideologią, jej zaprzedani, ale mieli poczucie pewnych jakichś podstawowych wartości, no właśnie takich wartości jak rodzina, które należy chronić. Natomiast dzisiaj te skurwysyny, no już nie cofną się przed niczym. Dzieci mogą być odebrane rodzinie no już z jakiegokolwiek powodu. Odbiera się je w brutalny sposób, bez żadnych humanitarnych zasad. Są to po prostu skurwysyny, słudzy totalitarnego systemu, służby sądowe, jak ktoś trafnie zauważył, że w skrócie SS. Uważam, że powinniśmy tutaj stanowczo się temu przeciwstawić. Myślę, że no opozycja tutaj powinna coś powiedzieć. Co prawda europoseł PiS-u Janusz Wojciechowski zajął się sprawą państwa bałutów, ale mi się wydaje, że PiS robi jednak trochę za mało. A to jest jednak podstawa i naszej cywilizacji i podstawa w ogóle naszej egzystencji. No, nawet no niepodległość, jeśli się straci, jeśli się zrujnuje gospodarkę, to można to wszystko odbudować. Oczywiście ja tak lekko tego nie traktuję, ale bo zawsze łatwiej zniszczyć niż później odbudowywać, ale to są wszystko rzeczy jeszcze do odbudowania. Natomiast jeśli pozwolimy na zniszczenie rodziny,
przez tych nowych totalitarystów, to po prostu zrobią z nas raz na zawsze niewolników, albo wręcz bydło rzeźne. Także naprawdę sprawa jest poważna.